Manila Room jest małym pomieszczeniem, które rzadko można znaleźć na poziomie 0. Często służy za bezpieczny punkt, w którym wędrowcy spotkają się podczas podróży przez poziom. Opis. Manila Room to odizolowane kwadratowe pomieszczenie z grubymi ścianami na poziomie 0. Swoją nazwę zawdzięcza unikatowemu beżowemu kolorowi tapety. Posiada minimalne meblowanie, które zazwyczaj stanowi nie więcej niż jeden stół i krzesło, a także od jednego do czterech wejść. Manila Room jest powszechnie używane jako miejsce spotkań wędrowców. Pomimo zmieniającego się i izolującego charakteru poziomu 0, Manila Room zawsze pojawia się w tym samym miejscu dla wszystkich, którzy go odkryli i nie posiada takiego samego efektu jak poziom 0, który uniemożliwia wędrowcom spotkania się. Przez to osoby wchodzące do tego pokoju zdają się znikać. Należy uważać, aby nie wchodzić tym samym wejściem w tym samym czasie. Anomalie. Oświetlenie w Manila Room jest prawie identyczne jak na poziomie zero i wytwarza ten sam irytujący dźwięk. Jasność tych świateł jest jednak bardzo zróżnicowana, wiadomo, że zmienia się w czasie, powodując sporadyczne okresy całkowitej ciemności. W Manila Room nigdy nie zaobserwowano standardowych bytów. Noszono jednak o odgłosach pukania i łomotania dochodzących ze ścian. Prowadzi niektórych do przekonania, że w ich wnętrzu może znajdować się jeden lub więcej bytów. Odgłosy te są podobno najgłośniejsze w okresach, gdy światła gasną. Dokumentacja: Manila Room jest używany przez MEG do przechowywania swojej dokumentacji objaśniającej backrooms i dostarczającej informacji dla nowych wędrowców. Około 36% z nich przyznaje, że dokumentacja ta była, była niezbędna by dostać się z poziomu zero. Ta dokumentacja jest przechowywana w polderach opatrzonych pieczęcią MEC, które znajdują się na stole, jeśli akurat występuje. Zdarza się, że dokumenty te czasami znikają wraz ze zmianami, które zachodzą w pokoju. W przypadku zgłoszenia ich zaginięcia wymagane jest wówczas zastąpienie zagubionej dokumentacji nową. Przechowanie tutaj dokumentów obejmują różne tematy, w szczególności przenikanie przez rzeczywistość, poradnik przetrwania w przypadku spotkania najczęstszych i niebezpiecznych bytów oraz przewodnik po ważnych poziomach. Spadowy dokument można obejrzeć poniżej. Znaczące poziomy Backrooms. Dokument 3 na 7 Poziom 0 to jest poziom, na którym aktualnie się znajdujesz. Unikalną właściwością tego poziomu jest jego efekt izolacyjny, który uniemożliwia dwóm wędrowcom wzajemne widzenie się lub interakcje, nawet gdy stoją w tym samym miejscu. A także jego zmienny, nieoklidesowy charakter. Wnikanie rzeczywistości, jak opisano wcześniej, jest jedynym bezpiecznym, udokumentowanym sposobem na wyjście z tego poziomu. Poziom pierwszy. Osiągnięcie tego poziomu powinno być Twoim kolejnym celem. Tutaj znajduje się nasza główna basa, która jest dla Ciebie jedną z najbezpieczniejszych lokalizacji. Poziom pierwszy przybiera wygląd nieskończonego magazynu wypełnionego skrzyniami pełnymi zasobów. Poziom drugi. Jest bardziej niebezpieczny niż poprzednie dwa poziomy i ma znacznie ciaśniejsze przestrzenie do przemierzania. Przybiera formę labiryntu tuneli konserwacyjnych i rurociągów, często utrzymujących nieprzyjemnie wysoką temperaturę. Najbezpieczniejszym miejscem na poziomie drugim jest osada znana jako przestrzeń biurowa L3A. Poziom trzeci. Ten poziom jest wyjątkowo niebezpieczny. Często najgroźniejszą część napotyka się przed osiedlem w pozornie bezpiecznym miejscu. Poziom trzeci przybiera formę stacji elektrycznej z wieloma maszynami i ogrodzonymi obszarami. W jego salach Często nie ma działających lamp, a w mroku czai się wiele bytów. Różne grupy mocno u niego rywalizują ze względu na cenne zasoby i lokalizacje w pobliżu bezpieczniejszych poziomów, takich jak poziom czwarty. Wiele frakcji, które u niego konkurują, jest wrogą nastawionych do mek, ale również do wędrowców, takich jak ty. Poziom czwarty to jeden z najbezpieczniejszych i najbardziej zamieszkałych poziomów Backrooms, mających formę niekończącego się opuszczonego biura. Ma obfite zasoby wody migdałowej i stosunkowo niewiele wrogich bytów. Jest to popularne miejsce odpoczynku i schronienia. Wędrowcy często mieszkają tu na stałe. Poziom zabaw: pomimo swojej nazwy jest jednym z najniebezpieczniejszych poziomów, z jakimi spotyka się Mac. Jest to domyślny poziom imprezowiczów i przybiera formę niekończącego się kompleksu pokoi pełnych imprezowych dekoracji. Byty zamieszkujące poziom, o którym była mowa wcześniej, są niezwykle niebezpieczne i znane z tego, że niszczą bazę danych w celu oszukania wędrowców, by ci mogli się do nich zbliżyć. Wejście na ten poziom są często otoczone konfetti i małymi prezentami, dzięki czemu można je zidentyfikować i unikać. Koniec. Ten poziom jest często opisywany jako pułapka. Porządkowo pojawia się jako pusta biblioteka z komputerami i dużym napisem, który mówi koniec jest bliski. Ten poziom tworzy fałszywe rzeczywistości które mają sprawić, że uwierzysz, jakoby opuściłeś Backrooms. Zatrzymujecie to w bezruchu i ułatwia znalezienie Cię przez byty, które wędrują po poziomie, mianowicie imprezowicze. Wyjście z tego poziomu jest nieudokumentowane. Jeśli zdecydujesz się opuścić główny obszar, ruszaj dalej i szukaj wyjścia. No cóż, to by na tyle. Manila Room, pomieszczenie, gdzie jedynie pomieszczenie możemy się spotkać na poziomie 0 z innymi wędrowcami. Mamy tutaj poradnik, de facto, zostawiony przez Mac, jak poruszać się po niektórych poziomach. Jeśli dotarliście do końca tego odcinka, postawcie po sobie jakiś znak w komentarzach. Możecie też napisać, co chcielibyście zobaczyć na kanale, z Backrooms oczywiście. Zachęcam też do wsparcia kanału, jest to oczywiście nieobowiązkowe, ale dzięki temu macie szybszy dostęp do niektórych tych podcastów, filmów, jak zwał, tak zwał. Ale cóż, ja z w tym miejscu żegnam. Do usłyszenia. Na razie.